W Polsce dosyć ciężko podchodzi do tematu jakiejś tam ewentualnej dłuższej wysyłki. Jeśli na przykład paczka idzie tydzień czasu czy dwa tygodnie, no to polski klient już będzie do nas wydzwaniał, wyzywał policję i tak dalej, żeby po prostu gdzieś tam poczuje się też oszukany, tak? Że na przykład nie ma tej paczki przez tydzień czasu, no to prawdopodobnie ktoś mnie oszukał na internecie. W Stanach Zjednoczonych raczej takie sytuacje nie występują. Jeśli na przykład po dwóch tygodniach klient nie dostanie takiej paczki, no to wtedy na przykład pisze wiadomość, przepraszam, gdzieś tutaj jest mój numer zamówienia. Nie dostaniesz tej paczki i jakby co się z nim dzieje. No i my wtedy możemy sprawdzić numer śledzenia, kiedy ona dotrze do klienta. Jakby ten całe podejście takiego typowego amerykańskiego klienta jest znacznie przyjemniejsze dla takiego przedsiębiorcy niż w przypadku działania na rynek polski.